Cześć, siemanko, guten morgen, woron koleżna, witam was serdecznie w ciekawym dzisiaj odcinku, bo jedziemy do widza wręczyć mu bezpośrednio nagrodę, jaką sobie wygrał, a za zadaniem było wytypowanie najbliższej liczby, którą udało mi się wykręcić na ostatnim maratonie, wyścigu na czasówce 24-godzinnej. I moje gratulacje, tutaj lecę do pana Piotra, lecimy do prawie Tarnowa, z Zamościa to będzie 205 km na miejsce, w którym się umówiliśmy. Jest mały problem, bo oczywiście musiałem się spóźnić, jest godzina za 20:10, a mamy być tam na 17:30, czyli mamy bardzo mało czasu, bo 8 godzin na to, żeby tam dojechać. I na szczęście mamy z wiatrem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Więc będę tylko do was mówił wtedy, kiedy będę coś tam pałaszował i wtedy dopiero coś tam wam zdam relację. Lecimy spod zamojskiej starówki pod Tarnów. Was na małym postoju pit stopie, 97 km za mną, średnia 27, więc bardzo dobrze, bo z wiatrem nie wyjadę. Temperaturka ładnie daje, myślę, że jest koło 30 na pewno, na słońcu na pewno jest 30. Zostało mi 109 km, mam nadzieję, że się wyrobię. Szybkie siku i lecimy. W tej chwili wypiłem z 300 ml wody tylko i zjadłem drożdżówki, także dojem drożdżóweczkę, ale już w trakcie jazdy i ciśniemy dalej. Miejmy nadzieję, że się nie spóźnię. Na razie. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Mam bardzo fajny czas, fajną średnią, 210 km poniżej 8 godzin. Elegancio, czekamy na pana Piotra. Mała relacja taka przystankowa, bo zachciało mi się trochę zjeść bułeczki. 256 km, 160 pozostało, średnia 26,5. Woron jest bardzo dumny z siebie, także lecimy dalej. Zobaczymy, kiedy taksówka nas złapie, a my kiedy taksówkę. Lecimy. Może póki jeszcze jasno, chciałbym wam wszystkim podziękować, tym, którzy uczestniczyli w konkursie, którzy mieli nadzieję na wygraną i bardzo mnie zaskoczyły wasze odpowiedzi, tak bardzo optymistyczne, co niosą mnie oczywiście bardzo. I Dziękuję za to, że jesteście tutaj i chcieliście w ogóle brać udział w takim czymś. I jeszcze raz gratulacje dla pana Piotra za to, że niby był drugi, ale wygrał. Także gratulacje jeszcze raz. No i chyba się tu pożegnamy. Najwyżej wrzucę wam jeszcze wcześniej, jak Cichy zgarnia mnie gdzieś tam w trakcie, w lesie, na stacji. Nie wiem, gdzie się stykniemy. Jak żegnałem widzów, to mówiłem, że Cichy po mnie przyjedzie. Łapeczka w górę, łapeczka w dół, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!